Cześć, to Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki epizod na temat szczękościsku, bruksizmu, bólu w tej okolicy, ale generalny temat to jest nadmiar napięcia i sztywności w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego i trudność w otwieraniu ust. Więc, jeżeli nie masz coś takiego, to z pewnością techniki, które pokażę całkiem proste, mogą przynieść jakąś korzyść jeżeli to jest stan bardziej zaawansowany to odsyłam w ogóle do innych epizodów poświęconych technikom w tym rejonie, bo jest ich troszeczkę, które możesz wykorzystać, żeby sobie pomóc a jeżeli to jest naprawdę poważny problem no masz naprawdę kłopoty z otwieraniem szczęki, odczuwasz bardzo silne bóle i tego typu zabiegi Ci nie pomagają, no to zgłoś się do specjalisty, stomatolog fizjoterapeuta, jak najbardziej pożądany. Wiele osób Zamiennie używa haseł szczękościsk, a Czyli bardzo często jakby nazywane napięcia i sztywności w tej okolicy utrudniające otwieranie ust i związane z chociażby ze ścieraniem zębów, bo bardzo często stomatolodzy jakby rozpoznają ten problem, zaznaczają pacjentom, że mają z tym problem. Nazywają to szczękościskiem bądź bruksizmem, a to nie są do końca te same rzeczy. Szczękości to jest nadmierne napięcie tkanek mięśni w okolicy stawu skroniowo rzuchowego głównie skroniowego, żwacza i skrzydłowych, które uniemożliwia otwieranie ust. Teraz nie mówię tutaj o skrajnych postaciach, bo tym się nie będziemy zajmowali. Czasami może się za tym kryć jakaś poważna choroba, więc jeżeli masz takie spazmatyczne napięcia, to może być wynik jakiejś traumy, wypadku, może nawet jakiegoś nowotworu czy jakichś poważnych zmian w układzie, w układzie nerwowym, to tego ten epizod nie dotyczy, więc jeżeli masz takie problemy naprawdę poważne, to zgłoś się z tym do lekarza na badania. I teraz częsty sygnał od stomatologa, że problem jest z bruksizmem, albo że jest ten szczękościzm, czyli za dużo pani zaciska szczękę, bo aż dochodzi do wytarcia zębów. Tu czasami warto się poradzić stomatologa i unosić odpowiednią wkładkę, która będzie zapobiegała uszkadzaniu zębów, ale co można robić doraźnie, żeby, żeby troszeczkę łagodzić sobie ten stan? Bo konsekwencje oprócz właśnie niemożności otwierania ust, takiej sztywności. Bólu w okolicy stawu skroniowo-rzuchowego może być tak, że odczuwasz częściej bóle głowy, może masz jakieś piszczenia bądź szumy w, w uszach, co jakby nie jest takie proste do rozwiązania, ale czasami może być właśnie związane z nadmiernym napięciem tych mięśni. Będziemy się zajmowali mięśniem skroniowym, ogromnym mięśniem na bocznej stronie czaszki, więc za chwilę przejdziemy do palpacji. Mięśniem żwaczem, który znajduje się na bocznej stronie tutaj, żuchwy. I będziemy wykonywali technikę rozluźniającą, może troszeczkę rozciągającą te tkanki poprzez otwieranie ust. Pierwsze co zrób, to usiądź sobie wygodnie. Ułóż dłonie na skroniach, tak żeby opuszkami palców... Być w okolicy dołu skroniowego. To nie jest tylko przód skroni, gdzie my czasami kojarzymy to miejsce z masowaniem jakichś punktów na bóle głowy, czy wcieraniem tutaj różnych substancji, tylko chodzi o ogromny mięsień na bocznej stronie. Więc jak będziesz zaciskać, naprzemiennie zaciskać, rozluźniać, zaciskać, rozluźniać szczękę, to poczujesz, jak pod palcami napina się mięsień. Teraz jego włókna mniej więcej biegną tak, jak moje palce to pokazują, i jeżeli będziesz pocierać to w poprzek, to będziesz czuć włókienka tego mięśnia. Teraz bardzo fajna rzecz to jest chociażby masowanie takie ogólne, globalne tego mięśnia, więc spędź teraz ileś minut na masowaniu. Możesz to robić symetrycznie, chyba że wolisz się skupić na jednej ze stron, ale czasami jest łatwiej symetrycznie, bo można sobie ścisnąć te mięśnie działając z podobną siłą, więc dociśnięcie może to być lekko tkliwe, lekko bolesne, no, ale myślę, że jeżeli masz z tym problem, no to te mięśnie takie będą i te tkanki takie tu będą. Możesz może zacząć od takiego łagodnego, delikatnego masażu, tylko tkanek leżących nad mięśniem, no ale w którymś momencie i tak myślę, że trzeba przejść do pracy bardziej bodźcowej. Więc teraz już od ciebie zależy, jak intensywnie to wykonasz. Możesz się skupić na jakimś fragmencie tylko przez jakiś czas, więc muszę rozmasowywać tylko tutaj nad łukiem jarzmowym, czyli możesz tylko przez jakiś czas tu rozcierać, w tym miejscu. Nie wiem, z 2-3 minutki. Za chwilę możesz przejść do górnej części, ale tej przedniej części mięśnia. A później na przykład do tylnej części mięśnia. Więc, jakby to jest troszeczkę sztuczny podział teraz przeze mnie proponowany. Chodzi o to, żeby to nie było tylko parę ruchów na środku i nie działa. Bez sensu technika. Tylko, żeby jednak rzetelnie całkowicie ten mięsień rozmasowywać od góry do dołu. Dobrze by było nie ślizgać się po skórze, tylko wczepić palcami w skórę i poruszać palcami wraz ze skórą względem mięśnia. Spędź teraz parę minut, więc tak jak ja teraz opowiadam, to mam nadzieję, że Ty cały czas masujesz, korygujesz to, co opowiadam, słuchasz jakichś wskazówek i uwag, możesz się zatrzymać czasami, wykonać parę zaciśnień rozluźnień, będziesz czuć, że to pulsujące pod palcami, to są mięśnie skroniowe. Więc jeszcze chwilkę możesz spokojnie sobie siedzieć, i to rozmasowywać. Tak jak wspomniałem, od Ciebie zależy, jak intensywnie będziesz to robić. Myślę, że lepiej postawić na czucie, czyli na jakąś dokładność i czucie, niż na szybkość, byle jakość i tak dalej. Ale to myślę, że jak z wieloma rzeczami w życiu. Mięsień żwacz. Jak położysz dłonie na boku, na policzkach i troszeczkę z tyłu, i zaciśniesz zęby. To wyczujesz, jak napina się mięsień żwaczy. Podobna sytuacja. Dobra rzecz obustronnie zatopić się w te mięśnie, znowu sprawdzić, czy to one, czy to one się napinają pod palcami, czy masz włókna pod palcami. No i teraz y, masaż. Tu ten mięsień ma troszeczkę inną budowę, więc może bardziej płasko go zgnieść i w ten sposób rozmasowywać. On jest bardziej miękki, łatwiej się zatopić y, w, w głąb tego mięśnia. I po iluś takich przemasowaniach, nie wiem, 20-30 takich kółeczek, myślę, że zajdzie koło minuta. Nie wiem, można przemiennie kombinować. Może starać się bardziej punktowo, już nie płasko, a bardziej punktowo wejść w ten mięsień, wręcz szukać bolesnych miejsc. Więc spędź sobie na, na tym też z 3 minuty, 4 na jedną stronę, 3 minuty, 4 na drugą, albo obydwie strony. Teraz. Nie zawsze trzeba się trzymać jakiegoś schematu, że ja teraz masuję żwacz przez 3 minuty wcześniej przez skroniowy. Może się okazać, że więcej pracy będzie wymagał mięsień-żwacz u ciebie i większą ulgę będzie ci to przynosiło, a może być tak, że większą ulgę będzie ci przynosiło opracowywanie mięśnia skroniowego. Poza tym nikt nie mówi, że nie możesz zrobić czegoś takiego, że przez 2-3 minuty masować żwacza, później przez 2-3 minuty pomasować mięsień skroniowy, a później znowu zwrócić do mięśnia żwacza. Na pewno fajna rzecz to jest spędzić ładnych parę minut na, na tej okolicy. Odsyłam Cię do epizodu poświęconego też rozpływaniu twarzy, ja tak to czasami nazywam rozluźnianiu powięzi na twarzy. Wszakże on jest poświęcony Dolegliwością bólową głowy. Natomiast de facto to dotyczy powięzi powierzchownej na, na, w okolicy twarzo-czaszki. i to rozluźnianie tej twarzy będzie także rozluźniało tkanki w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. I ostatnia rzecz, w tym epizodzie, oczywiście, bo temat nie jest absolutnie zamknięty, to to, że będziemy chwytać swoją szczękę, czyli będziesz chwytać swoją szczękę. I otwierać ją do komfortowego zakresu, czyli twoim zadaniem będzie zahaczenie się o szczękę, twoim celem będzie zahaczenie się o żuchwę i jej otwieranie i pociąganie lekko w dół. Komfortowe, oczywiście. I teraz, w momencie, kiedy dojdziesz do bariery, czyli do momentu, kiedy czujesz, że już o dobra, dalej nie mogę to stopniowo, lekko staraj się ten zakres zwiększać, ale bym powiedział bardzo przyjemnie Raczej spędzając czas na szukaniu relaksu, jeszcze rozliźnianiu mięśni, więc ja za chwilę będę pokazywał to na sobie i zachęcam do wykonania tego ze mną. Myślę, że nie ma konieczności ubierania rękawiczek, jeżeli umyjesz swoje dłonie i nie robisz tego publicznie, ani nie robisz tego przecież komuś, to myślę, że nie ma konieczności ubierania rękawiczek. Chociaż żyjemy w takich czasach dziwnych, niektórzy już do takiej sterylności zaczynają przywykać, że... Wręcz sami, żeby sobie po, żeby wykonać jakiś zabieg wewnątrz ustny, zakładają rękawiczki. Więc ja myślę, że to nie jest takie konieczne, byłoby to chyba troszeczkę szaleńcze. Więc teraz, z jednej strony, fajnie jest przytrzymać głowę, samemu sobie dla kontroli, bo czasami jest tak, że przy otwieraniu tej szczęki, gdzieś tam ta głowa schodzi w dół, i później niewiele się otwiera szczęka, tylko zaczyna się coraz bardziej pochylanie. Więc tu dobrze jest ustabilizować głowę, przytrzymać swoją skroń, Złap się za e, swoją żuchwę i jedziemy. Myślę, że wa ważna rzecz, ja teraz na chwilę przerwę, ty nie przerywaj. Ważna rzecz w tym wszystkim to jest właśnie ten relaks, czyli no będziesz mieć to nawykowe, jeżeli masz problemy ze szczękościskiem, często zaciskasz, masz bruksizm, nie masz pełnego zakresu ruchu, to te tkanki cały czas, łącznie z układem nerwowym, one chcą w tę stronę cały czas. Możesz jeszcze coś przygryźć usta, zagryźć paznokcie. W nocy cały czas ta szczęka pracuje, a tu jest w tę stronę. I teraz to jest taka specyficzna gra, nie możesz przesadzić, bo jak za mocno pociągniesz, to jeszcze odruch obronny się włączy i napniesz te mięśnie. Więc tu chodzi o to, żeby to było takie. Swobodne otwieranie oddech swobodny i delikatne szukanie luzu, więc szukanie luzu i swobody myślę, że czasami może tak być, że po 3-4 minutach dopiero będziesz czuć, jak to wszystko ciągnie, rozpływa się i jest jakiś relaks. No nie bój się zrobić przerwy, więc ja teraz też chwilę zrobiłem przerwy, też może sobie zrobić chwilę przerwy, może znowu 2-3 ruchy przemasować troszeczkę. Mięsień skroniowy, troszeczkę mięsień żwacz i znowu wracamy do akcji. Oczywiście jak chcesz możesz to wykonywać dłużej, ja już jakby dłużej tego nie chcę teraz wykonywać, bo jeszcze mam parę rzeczy do, do przekazania. Z pewnością Twoje stawy skroniowo-żuchwowe, cała ta okolica w ogóle będzie Ci bardzo wdzięczna, bo tak jak wspomniałem no, to jest ogrom osób, których to dotyczy ten problem, czyli bruksizm, czyli takie ruchy mimowolne, szczególnie w nocy gdzieś, więc my śpimy, a tam szczęka pracuje. <laughs> duży związek z napięciem emocjonalnym na pewno, no ale komu tego napięcia emocjonalnego współcześnie nie brakuje, więc nie miej takiego poczucia, że kurczę, ja mam jakieś problemy z psychiką, problemy emocjonalne, to dużo stresu i chyba tylko ja jestem jedyna w okolicy albo jedyny, którego to dotyczy. Nie, to jest armia ludzi, którzy się z tym borykają, wielu ludzi. Kiedyś nawet czytałem taką analizę w jednej z prac naukowych, że jeden z autorów zauważał, że bruksizm, czyli to takie mimowolne zaciskanie zębów w nocy, dotyczy większości osób. Tylko tego nie wiemy, bo nasi partnerzy śpią bardziej twardo i, i nie zauważają, że my zgrzytamy zębami albo gryziemy coś w czasie spania. Możesz odczuwać fajny relaks i fajną błogość, więc to nie tylko wystarczy porozluźniać tkanki, trzeba też robić te ćwiczenia rozciągające. Wyczuj, może uda ci się to robić codziennie, no naprawdę dużo to nie kosztuje. To jest kwestia położenia się w łóżku albo może gdzieś jakiegoś, znalezienia spokojnego miejsca i poświęcenia 10-15 minut. Może nawet w czasie oglądania filmu, jak oglądasz film. Bo ja naprawdę często rozmawiam z pacjentami, że oni mają kłopot z, z w, wpleceniem tych ćwiczeń, kiedy je wykonywać. Po czym, jak rozmawiamy o serialach, to się okazuje, że, że wiele tych seriali jest oglądanych. No i to jest jakiś moment, w którym można. Te akcje wykonać. Nie martw się, jak na jutro, pojutrze, będziesz odczuwać jakieś dolegliwości, że ta okolica będzie jakaś obolała, a może będziesz mieć na drugi dzień ból głowy. To jest tylko element rozruszania tej okolicy i naturalna reakcja, tymczasowa rzecz. Więc może się okazać, że na początku będziesz co drugi, co trzeci dzień sobie te techniki wykonywać. No nie wiem, musisz się tego sama nauczyć i sam musisz rozpoznać, z jaką siłą i z jaką szczęstotliwością z tym pracować. Odsyłam do innych epizodów poświęconych okolicy głowy, czaszki i tym problemom i okolicy karku, bo z tym niejednokrotnie są związane problemy z szyją, więc napięcie tych tkanek, no i ten właśnie to napięcie emocjonalne jest często związane też z mięśniami obręczy barkowej czy karku. Jeżeli masz taki nawyk jak obgryzanie ust, gryzienie ołówka, częste rzucie gumy czy może jakieś zagryzanie ust, no nie jest to prosty problem. Wiele osób ma z tym problem i to jest jakiś nawyk, może zmniejsz częstotliwość tego gryzienia, bo podpowiadanie i dawanie rad i pomysłów, że pozbądź się tego, no chyba nie będzie takie czasami proste. Jeżeli to jest Twój nawyk, może być może i od dzieciństwa. No ale zwróć na to uwagę, że jeżeli będziesz więcej jakichś zagryzań robić, no to ty, 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 tym, tym więcej tych problemów będzie i ciężko Ci będzie z tego wyjść. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, napisania jakiegoś komentarza, podziel się jakimiś uwagami, może napisz, może co sądzisz o wkładkach, może stosujesz wkładki, bo czasami niektórzy się zastanawiają, czy nosić, nie nosić, wygodne to, niewygodne, więc jak masz jakieś obserwacje na ten temat i już stosowałaś, może ci stomatolog poradził, to, to proszę o komentarz. Tyle w tym epizodzie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.